Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam do kontynuacji w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przypomnę tylko o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz zapraszam do komentowania. Jasna cholera. A no właśnie, jesteśmy w tej chwili, dla przypomnienia powiem, Samem, czyli Samuelem, tym, który uciekł na samym początku z sierocińca. No i w tej chwili też uciekamy, ale z więzienia. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Od jak dawna to planowałeś? Od chwili, w której tu trafiłem. Samuel, nadążaj. Musimy się śpieszyć. A no właśnie. A niech mnie. Nie mamy broni żadnej. Pedazo de madre de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Jezu, ci ludzie to sadyści. Wyświadczamy światu przysługę, tak? Masz. Może się przydać. A, czyli jednak daje nam gnata. Dobra, bierzemy. No chyba tak. Sobie przypomnę. Abrantoras las puertas. Ale Hektorze, jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. Dokładnie. Agano. Trzymaj się mnie. Trzymaj się mnie. No dobra, dobra. No, amunicja właśnie, to jest teraz na wagę złota. Tu jest zamknięte. Ale nie, no musimy iść za nim. Nie wiem, czy ja mogę tutaj kucnąć, schować się? Nie, chyba nie mogę. Chciałem gdzieś przycupnąć sobie za jakąś osłoną. Mamy dwa tylko naboje. Czekajcie, może coś tutaj uda się zebrać, nie wiem. Teraz albo nigdy. Dobra. No lecę, lecę. O nie! Zaszedł mnie od tyłu. Dzięki! Dobra. Widzisz? Wszystko zgodnie z planem. Tak, widzę. Dobra, mamy tutaj jakąś... O, patrzcie! I nowa broń. Super. Realia está segura. Por aquí. Co teraz? Estamos en posición. No właśnie. Hey, busquen donde cubrirse. Tu zamknął. Samuel, schowaj się. Co? Po co? Bez pytań. Za co mam się schować? Koło niego może stanę? Co oni tu planują? Samuel, schowaj się! A nie uderzyłem. Żyjesz? Tak, trochę. W uszach mi dzwoni, ale przeżyję. Tu wywalili ścianę, o kurde. No nie, tego się nie spodziewałem. Dobra. Coś słabo z amunicją. Ale teraz trochę lepiej, dobra. Dobra. Tak.
Dobra. Dobra. O, tu mamy kolejny jakiś... Ale tylko patrzcie, mało mamy amunicji. Nie, chyba muszę się potem wrócić. Tu było więcej, tak, tu było 114. Szkoda, że tej amunicji nie można, słuchajcie, wyciągnąć z jednego... z jednej broni przełożyć do drugiej. A 120, dobra, bierzemy to. Dobra. Szukamy amunicji. Samuel, schowaj się. Znowu? Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Dobra. Tak. O cholera! Idą na nas! Oj. Udało się. Samuel, odsuń się. Dobra. Mamy pełny. Co oni chcą teraz wywalać? Moment, jeszcze może sobie to... Cholera jasna. Dobra, to niech będzie. Tu mamy 120, tu jest 124, bierzemy to. Dobra, gdzie oni polecieli? Kurczę. Tu chyba. Się. Amunicję mi lepiej dajcie. Może być słabo za chwilę. Nie ma amunicji. O kurczę. Aż krata wyleciała. No i mamy cutscenkę. Czyli co? Udało się. No to wychodzi.
proszę, Samuelowi. Nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Jesteś odwodniony. Śmiało. Dziękuję. To... Co teraz zrobi Samuel Drake? He? Rany. Nie wiem jeszcze. Wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. Odszukam brata. A to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Avery'ego? Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do Stanów, wznowię poszukiwania. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać? Tak, wiem, ale... Słuchaj, przecież Avery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. Ale mam dobry trop. Okej. Okay. Moment, dobra. Chwileczkę. Ej, spokojnie! Lubię cię, Samuelu. A co ważniejsze, uwierzyłem ci. Dlatego tu jesteś. Ja odnajdę ten skarb, tylko daj mi czas. Damy on, Cio. Widzisz, problem w tym, że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam. Ile czasu? 6 miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu niż potrzebują. 3 miesiące. 3 miesiące? Co? 3 miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę? Powiedz. 3 miesiące? Połowa twoja. Słuchaj. Jak zwiejesz, lub spróbujesz ukryć skarb, albo zrobić coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. A wtedy nie znasz dnia ani godziny. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. Masz. Wstawaj. Słuchaj, najbliższe miasto jest 10 kilometrów stąd w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co? Vamos! A jak już go znajdę? Co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Buena suerte, Samuelu. Ale numer. No tego to ja bym się nie spodziewał, powiem wam szczerze. Czyli to cała jego historia. Co dalej? A no właśnie. Niedobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i... Stary trop? Sam jaki znowu trop? Po naszej ucieczce Rafe za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Rafe jest uparty. Idiota, kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rafe na pewno nie znalazł. Nawet nie wiesz, ile można znaleźć w internecie. To krzyż świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Avery zrobił więcej krzyża. Więc to, czego brakuje temu z Panamy... Zapewne jest w środku tego. Mhm. No dobra. Gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż ma być licytowany za 3 dni w domu Rossich. W domu Rossich? O, znasz miejsce? Tak.
A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną, czarnorynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. A skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy... No... No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Chcemy. O nie. Nie, 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 stary, ja nie mogę. Odpadam. Co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do takiej roboty. No kto? Nie wiem, może... Jest. Na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie nie, się sprawdzał nie, w takich absolutnie akcjach. Nie. Nie powierzę Charliemu Cutterowi ani nikomu innemu z twoich kontaktów swojego życia, okej? Okay? Potrzebuję ciebie. Rany, Sam, musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Skarbie, to ja. Tak, posłuchaj, kochanie, nie uwierzysz. Jameson, wyobraź sobie, właśnie przyniósł pozwolenie. Tak. Wiem, wiem, ale... Chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji. Widzisz coś? Całą bandę nadzianych i odpicowanych gangsterów. A Sullivana coś nie widać. Wciąż mamy dużo czasu. Wygląda na to, że magazyn znajduje się w budynku na tyłach domu. Widzisz tam coś? Tylko górną część i dach. Bardzo chciałbym wiedzieć, co tam trzymają. Skup się na krzyżu Avery'ego, okej? Na pewno zgarnąłbyś coś dla swojej żonki. Braciszku, prosta akcja. Ta, prosta. Byłaby prostsza, gdyby było nas tylko dwóch. Sam. Już byśmy tam byli. Ale z hukiem. A nie masz przypadkiem jakiegoś planu B na wypadek, gdyby Sullivan jednak spękał? Nie, bo on nie nawali. A jak go złapią? Sam. Zna organizatorów aukcji. Wkręci się na imprezę, wejdzie na górę, otworzy okno i voilà. To dobry plan. Aha. No, słucham. Dobra, mów. A co, jak zwinie krzyż dla siebie? Nie ma takiej możliwości. Victor Sullivan, wiesz, o kim mówisz, prawda? Tak, oszukał kiedyś paru ludzi, ale nie nas. Może nie ciebie. Wiem, że za sobą nie przepadacie. Delikatnie mówię. Ale ja mu ufam, jest dla mnie jak rodzina. Nie, no, Sam, proszę cię. Chcę, żebyś mu zaufał. Dobra, luz. Bez obaw, on zrobi swoje. W końcu. Ale nie uwierzę, że choć przez krótką chwilę nie rozważałeś ewentualności... Tam. Widzisz? Zaufanie. Ej. Nie ubrudź smokingu. To jest. No i zaczynamy misję kolejną. Złodziejska krew. No to lecimy. Nie mogę uwierzyć, że jestem na wolności. Że jestem tutaj, z tobą, we Włoszech. A, ja też. Szkoda tylko, że okoliczności nie są przyjemniejsze. A co powiedzisz? Dzięki temu widoki zyskują na urodzie. A, czyli nie jesteś tu po raz pierwszy? Nie, zdaje się, że trzeci. Miałem tu kilka fuch. Z Sullivanem? No, tak. Okej. Okay.
No i co teraz? Musimy się tam dostać chyba. Nie wdrapiemy się na ten most. No, jest jakaś podpowiedź. Zobacz, pod łukiem jest jakaś belka. Dosięgniesz ją liną? Czy ja ją dosięgnę? Oczywiście. Patrz na to. Też pytanie. Widziałeś to? O, pełna profeska. Twoja kolej. Wow. Okej. Dobra. Attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Dobra, poszli. W mordę. Widziałeś go? Koleś był uzbrojony po zęby. A mogliśmy wziąć broń. Sam, nie będzie nam potrzebna. To będzie czysta akcja. Obyś miał rację. O, tyle lat w celi. Najbardziej tęskni się za małymi przyjemnościami. Patrz, jest nasze okno. Dobra, już niedaleko. Tylko co teraz? A, tędy. Nie wiem, może tutaj drobny rekonesans zrobię. Bo może być coś fajnego, ciekawego, ale chyba nie tym razem. No to lecimy. Powinna wytrzymać. No śmiało. Dobra, chodź! Zapamiętałem te ze stoki jako mniej bolesne. Co ty nie powiesz? A propos twoich cudownych znalezisk, które przegapiłem, masz chociaż jakieś zdjęcia? Niestety. Elena część sfilmowała, ale kamera przepadła. Szkoda.
Mam trochę rysunków. Jak wrócimy, to ci pokażę. Masz rysunki? Powiesiłeś je sobie na lodówce czy coś? Nie, ja to dobre rysunki. O, chętnie zerknę. Tędy. No jesteśmy. Teraz co? Tędy chyba trzeba by było. I pyk w górę. A, wygląda obiecująco. Raczej niebezpiecznie. To też. Cholera! Żyjesz tam? Tak. Ale co to za życie? Czekajcie, jak tutaj dalej robić? W ten sposób. No dobra. Lepiej nie spudłuj, braciszku. Spokojnie! Zawsze trafiam do celu. Nathan, co? O, tak. No dobra. Wszystko dobrze? Tak. Jak wyglądam? Co najmniej jak milion dolców. Chodźmy. Dobra, panie przodem. Sali? Wiesz, dlaczego lubię imprezować z bandziorami? Dlaczego? Nikogo nie obchodzi, że palisz w środku. Tęskniłem. Ja też, młody. A ten tu to mój zmarły brat. Wiktorze? A niech nie szlak. 15 lat. No. Cieszę się, że żyjesz, syn. Jeżeli ma zostać wśród żywych, chodźmy po krzyż. Tak. A propos krzyża. A propos, że co? Chodźcie, coś wam pokażę. Zobacz. Krzyż Avery'ego. Wyciągnęli go dosłownie przed chwilą z depozytu. Zmienili kolejność aukcji. Ktoś musiał za to słono zapłacić. Kiedy zaczną licytować? Góra za 15 minut. Musimy wymyślić jakiś sposób. I rozwiązać ten drobny problem kilkuset naocznych świat. Wiem, więc odwróćmy ich uwagę. Jak? Jak... Jeszcze nie wiem jak. Musi być sposób. Jeśli strażnicy zobaczą nas przy krzyżu... Nie zobaczą nas. Jezu, co wy, nigdy nie byliście w więźniu? Jak chcesz wykręcić jakiś numer, czekasz aż zgaszą światło. Dobra, gdzie tutaj są bezpieczniki? Tu jest wentylacja, elektryka. Tu, na górze. No, trzeba tam wejść i zgasić światło. I zwinąć krzyż.
Włączy się zasilanie awaryjne. Tak, ale będziemy mieli kilka sekund ciemności, wystarczy. Musimy stać tuż obok krzyża, kiedy zgaśnie światło. Nie podejdziemy tak blisko, zauważą nas. Scusate, signore. Antipasti? Dziękuję. Cześć. Jak tam? Ciao. Możesz się skupić? Kelnera nie zauważą. Może się udać. Uda się. Okej? Okay? Dobra, ja pójdę na górę i wyłączę prąd. Będę kelnerem. Masz długie ręce. Ty idź na salę i miej oko na krzyż, okej? Okay? Daj znać, gdyby coś było nie tak. Jasna sprawa. Dobra. Piłka ciągle w grze. Gotowi? I zwarcie. No dobrze, chodźcie. Pójdziemy piwnicą. Powiem ci, Wiktor, że nieźle się trzymasz. Dzięki, bo przeszedłem na weganie. Serio? I spiać. Nie, no co? W życiu. No ciekawe, czy to się uda. Piwnica jest tutaj. Chodźmy. O, ale tu wytwornie. No tak, przecież to kretyńskie techno tu pasuje. O, przepraszam. Jesteśmy. Dobra, do dzieła. Zamknięte. Zamknięte. Nie taki. Trzeba tam wejść inaczej. Widzieliście? Karta, tylna kieszeń. Ta... Robi się? Zaraz chwileczkę spokój. Może ja to zrobię. Całkiem sporo tu gapiów. Myślę, że sobie poradzę, braciszku. To serać. Zdolniacha. Dopiero się rozgrzewam. Właśnie widzę. Szlak. Może potrzebujesz pomocy? Nie, właśnie rozgrzewałem się. Okej. A może byśmy zrobili to po staremu, dobra? Ja odwracam uwagę, ty zwijasz klucze. Dobra. Idź. No. Lubię pracować z zawodowcami. Okej. Dobra. Kolejne podejście. Będą nam potrzebne. Świetnie. Komunikacja. Powodzenia. Dam znać. Ręce do góry. Cześć, Wiktor. Witaj, Nadine. Miło cię znów widzieć. Ale tym razem to ja jestem górą. Całe szczęście, że to nieprawdziwy pistolet.
Pierwszy raz widzę cienie w mundurze. Tak. Wiesz jak jest. Od czasu do czasu człowiek musi się wylaszczyć. Dobrze wyglądasz, wiesz? I vice versa. Męczę się tutaj. Bardzo się cieszę, że nareszcie mam z kim pogadać. Mimo, że jesteś Amerykaninem. No wiesz, rodziców się nie wybieram. Szłam właśnie do baru. Przynieść ci coś? Tak, szkocką, na lodzie. Nie uciekaj. Nate? Słyszałeś to? No pewnie. Ta pani chce ci postawić drinka. Tak, a ta pani od drinka nazywa się Nadine Ross. Nadine Ross? Szefowa tej firmy najemniczej? Shoreline? Shoreline. A, właśnie. Miałeś z nimi przeboje. I to jeszcze jakie? Ale Nadine na szczęście chyba nie żywi urazy. Dobra, idziemy. Okej. Jesteśmy gotowi. Tylko nie łobuzuj, tak? Spróbuję. Idziemy? Tak, do dzieła. Muszę się dowiedzieć, gdzie siedzą kelnerzy. O, może wywabisz kogoś z kuchni? Dobra, poszukajmy kuchni. Rany. Tym jedzeniem można by wykarmić małe miasto. Szafki pozamykane. No niestety. Tu coś widzę, pod schodami. Skarb. Ojejku, ile żeśmy skarbów opuścili, patrzcie. Taka misa. No dobra. Tędy nie wskoczymy chyba. Tu drzwi na łańcuch. Mówiłem, zamknięte. Ufaj, ale sprawdzaj. I? Zamknięte. Zatkało? Tędy się chyba nie wdrapiemy. To dziwne jest trochę, bo tu przecież są beczki, na które moglibyśmy spokojnie wskoczyć. Ale nic, chodźmy, wiecie, tam wyżej, tam były wyżej drzwi. Spróbujmy przez tamte drzwi. O tych drzwiach właśnie tu myślałem. Wskazówka.
no są i... jakieś przewody wentylacyjne. Nathan, chodź rzucić okiem. No dobrze. Piwniczka. Jak się stanie światło? Kto tu kładł elektrykę? Nie masz może... A, to wystarczy. Dobrze mieć na podorędziu palacza. Oczywiście, jeśli nie trzeba biegać. O rany. Zaczyna mi się mieszać w głowie od tych oparów. A dobrze, że Sali prowadzi. Może szyb znajduje się za beczkami. Sporo tu rzadkich roczników. No, może Alcazar zadowoliłby się tym winem. Coś mi mówi, że to nie przejdzie. Jasne, dam radę. Nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam zapalniczkę. Tylko się nie przemęcz. I tutaj, słuchajcie, jest jeden problem, który pojawił mi się w czasie rozgrywki, a mianowicie w momencie, kiedy ja wchodzę do tego tunelu, który tutaj widzicie, przestaje mi działać sterowanie myszką, jeśli chodzi o kamerę, czyli ja się nie mogę w żaden sposób obrócić w tym tunelu. Próbowałem na kilku myszkach, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, no bez efektu, no i w końcu odkryłem, że działa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wejdę do tunelu, pad, czyli kontroler. Spróbujmy jeszcze raz. No to w górę. Ja jestem w tej chwili jeszcze na myszce. Nie. No już. No właśnie, i już. I działa mi tylko klawiatura, czyli mógłbym do przodu tylko iść, natomiast obrócić się w żaden sposób nie mogę. Jakimiś takimi skokami, kilkoma, tylko postać się obraca, czyli ta kamera. Natomiast no nic więcej tutaj zrobić się nie da. Jedyną rzeczą, która jest możliwa do sterowania w tym momencie, to jest właśnie kontroler. O, ja w tej chwili przechodzę na kontroler i teraz patrzcie, mogę kamerą obrócić w prawo, w lewo, natomiast normalnie nie daje się tego zrobić już na myszce. No i prośba, jeżeli ktoś z was się spotkał z tym błędem, z takim problemem, to może ktoś napisze tutaj właśnie w komentarzach, jak sobie z tym żeście poradzili, może jakaś poprawka do tego wyszła, która to poprawia, no ale no poprawki mi się wszystkie aktualizacje wgrywają, no i niestety tutaj w żaden sposób nie ma żadnej aktualizacji, przynajmniej na obecną chwilę, kiedy ja to nagrywam, która by to korygowała, poprawiała. Zobaczmy, co tu się dzieje, wracając tak już do fabuły. Tu są ci kelnerzy. No nic, idziemy do przodu. Ja niestety nie potrafię na tego typu grach grać na padzie. Tam oni już poszli gdzieś. No dobrze, idziemy i my zatem. Mam jedynie nadzieję, że jak ja wyjdę z tego kanału wentylacyjnego, to odzyskam sterowanie na myszce, bo nie wyobrażam sobie gry na... Patrzcie, pistolet zawieszony jest w powietrzu. Czy to wy widzicie? Pistolet w powietrzu. Ewidentnie. No nie, no z tą grą coś dziwnego jest. W momencie chyba prawdopodobnie jak została przeniesiona na inną platformę, to... czyli na peceta, to w tym momencie coś tutaj im się chyba nie powiodło. Którędy? No dobrze. Idźmy tędy. Dobra.
Tutaj już się da z klawiatury normalnie korzystać. Nie cichaj mi tu. Tu już się daje, z powrotem odzyskałem sterowanie. O, przez chwilę odzyskałem. Znowuż nie mogę, wracam z powrotem na pada. Aha, bo znowuż jestem w tym tunelu, w kanale. No niestety, jest tutaj ewidentnie jakiś problem. No i co? Świeże powietrze, w końcu. Opuściliśmy tunel. No działa, z powrotem sterowanie widzę, działa na myszce. Mówię wam, bałem się naprawdę, że już do końca gry będę musiał grać na padzie, a to by było dla mnie udręka. Budynek z wieżą radiową? Chodzi ci o wieżę komórkową? Co? Nieważne, tam jest sterownia. Tak, masz rację. Trzeba jakoś minąć tę bramę. No dobrze. Drabina. Sam, tutaj, podsadzę cię. Dobra. No to w górę. Dobrze, że się nie roztyłeś. I gotowe. Sally, wyszliśmy z piwnicy i idziemy do sterowni elektrycznej. Jak sytuacja? Sally, jesteś? Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi. Bingo. Znalazłem kuchnię. No i oczywiście zamknięte. No i co robimy? Innej drogi szukamy. O, patrzcie. Może nie. Tu jest drabina, dobra. Sam, zobacz. Może jej użyjemy, znajdziemy okno i wejdziemy do kuchni. Dobry pomysł. Podsadę. W porządku? Czekaj, czekaj, czekaj. Buonasera. Ma che sta facendo? Tak brutalnie, Sam. Oj tam, ocknie się bez gaci z bólem głowy. Nie on pierwszy, co nie? Ale akcja. Mamy już swojego. Teraz ty. Dobra. Czyli co, teraz... Okej, okay, chodźmy odciąć ten prąd. Musimy... No tak. Nie, to nie te drzwi. Czyli Sam, jak... w porządku? Nie, to to te. Są trochę ciasne. A co zrobisz, takie się teraz nosi. Jak w nie wejdę, będę gadał falsetem. A, wizyta w ojczyźnie opery zobowiązuje. Dobra, wracam do handbalowej membrany. Sam, zgłoś się. Sam? Sally? Coś zasięg nam zniknął. No bywa tak. Nie, tutaj też nie. Ale może tutaj uda się wspiąć? Okej, to jak jazda na rowerze. Kilkadziesiąt metrów nad ziemią. O, chyba nie w tą stronę.
Jeśli mnie słyszycie, jestem już prawie przy bezpiecznikach. Wkrótce tam dotrę. Uszło ci to na sucho? Uff. Ale skądże? Na miesiąc pozbawiono nas wolności. A co się stało z koniem? Na szczęście mieliśmy dużo marchwi. To ktoś znajomy? Nie. Tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drake'a? Właściwie to eks-wspólnika. Od jakiegoś czasu pracuję sam. Drake'a nie mam. O, ale żyje, tak? O, tak. Odszedł z branży. Z tego, co wiem, ustatkował się i ożenił. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Victor Sullivan, jak się miewasz? Rafe. Ile to już lat, co? 12? 10? Ach, 15. Niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak, tym się zajmuję. Lukratywna posadka. Założę się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili. Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek. Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? Jasne. I potem się licytować. Ale tak między nami zauważyłem, że zmienili kolejność. Myślę, że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie. Dlatego w miejscu takim jak to opłaca się mieć ze sobą wsparcie. No cóż, nie wiem, czy wiesz, ale pracujesz dla Amerykanina. Nie dla. Jesteśmy wspólnikami. Ach, tak. Dobra nazwa spara. Za chwilę przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowany drewniany krucyfiks Stroty State. Tak. To zostawiam was samych. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Zaczekaj, Zali. Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie masz na myśli, Rafe? Nadine, twój wspólnik chyba wypił za dużo krwawej meli. Przestań mi tu pieprzyć, dziadego. Nie mam pojęcia, jak żeś się tu wkręcił, ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Avery'ego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym worku. Rafe! No. Grunt, że się rozumiemy. Miło było was spotkać. Nate. Nate.
młody, gdzie ty jesteś? Okej, rozdzielnia. Dam radę. Boże, czemu ja się do tego zgłosiłem? No i ta sama sytuacja, słuchajcie, też przestała działać mi myszka. Na szczęście mam kontroler pod ręką. I z powrotem mysz działa. Dobra. Jesteśmy chyba na miejscu, albo prawie na miejscu. No, nareszcie. Dobra. To gdzie są bezpieczniki? Ach, cholera. No, jakby inaczej. Sali, słyszycie? Gdzie ty się do diabła podziewasz? Dotarłem. Miałem kilka przygód, ale... Jak chcesz wyłączać prąd, lepiej zrób to teraz. Potrzebuję jeszcze chwili, żeby się dostać do panelu. Nie mamy tyle czasu, Rafe. Zaraz stąd wyjdzie z twoim krzyżem. Czekaj, co? Rafe? Rafe tu jest? Tak, jest. I w tej chwili jego oferta jest najwyższa. No to go przebij. Niby czym? Nie mam takiej forsy. Sali, kradniemy go, pamiętasz? O, jak przejrzy mój blef? Nie przejrzy. 90 tysięcy. Czy są inne oferty? Panowie, jak nie zgarniemy tego krzyża, to już jestem trupem. Tak. A jak ja wygram aukcję, zginiemy wszyscy. Sali, nie wiem, musisz jakoś grać na zwłokę. Skoro nie ma więcej ofert... Zaufaj mi. Po raz pierwszy... Po raz drugi... Ach, szanić. Ben, aktualna oferta 100 tysięcy euro. Grazie. Czy ktoś zaoferuje więcej? Kolejna oferta to 110 tysięcy euro. No dobra, idę na całość. Mamy teraz... Nie martw się. Zaraz stąd pryskamy. Mam nadzieję. Okej. Muszę rozwalić zamek. Cena osiągnęła już 130 tysięcy. Nie. Mamy 140. Tym sposobem podbija pan cenę do 150 tysięcy. Pusto. Cholera. Cena wynosi w tej chwili 160 tysięcy euro. Zaraz tu zejdę na zawał. Wiem, daj mi jeszcze chwilę. Signore oferuje 170 tysięcy. Tak. Bieżąca oferta wynosi 180 tysięcy euro. Cena wynosi już 190 tysięcy.
Jest! Szanowni Państwo, mamy już 200 000 euro. Jestem przy włączniku. Gotowi? Bardziej już nie będę. Wiktor? Sekundkę. Pańska oferta podnosi cenę do 210 000. 500 000 i na tym skończymy. Dziękuję. Najwyższa oferta to 500 000 euro. Czy przebija pan ponownie? Zacząłem się martwić, Wiktorze, że muszę cię zabić. Dobra, popsujmy gnojowi humor. Czy ktoś jeszcze? Po raz pierwszy? Po raz drugi? I sprzedane za 500 000 euro. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go! Zbaratę tu tylu silne! Szymon, pana szanowni! No rozszedł! Z drogi! Zatrzymać go! Ej! Zatrzymajcie go! Fermo! Co ty robisz? Dajesz mu uciec! Rozumiesz? Z Paryż. Okej. Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Chyba wetknęliśmy kawałek dla wrowisko. Czyli udało się. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Dobrze. Słuchajcie, kończymy ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kolejnych. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu, lajkowaniu albo unlajkowaniu. No i oczywiście komentowaniu. A jeżeli mieliście podobny problem z grą, że w tunelach przestała działać wam myszka, jeśli chodzi o zmianę pozycji, zmianę kamery, to również napiszcie mi to w komentarzu, bo może być to bardzo ważna informacja również dla innych graczy, którzy będą rozgrywać to na PC-cie. To tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!